Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku podam królikom ziemniaki. Zobaczymy, jaka będzie ich reakcja, czy w ogóle będą chciały to jeść. Ponieważ ostatni raz miały je w kwietniu rok temu. No a z tamtego czasu jedyne króliki, jakie mi zostały, to ta samica WRS, samica WN i chyba wszystkie i baran jeszcze, a tak to wszystkie już są króliki nowe, jeszcze tych nie miałem, tak więc zobaczymy, czy będą jadły. Oczywiście nowozelandzkim, jak i podpalnym nie dam, co już standardowo, no i dam trochę młodym na spróbowanie, czy bym chciał jeść. No to co, łapeczki w górę oczywiście stawiajcie oraz subskrypcje, no i lecimy do końca z tym daily już, dobra. Jakby słyszę sorki, w ten filmik dzisiaj tak późno jest, ale no nie miałem tego filmiku wcześniej nagrany, dlatego on dopiero się pojawia o tej godzinie. Ziemniaki wyglądają w ogóle tak. Oczywiście są ugotowane, surowych się nie daje. Będzie jeść. Dam je do karmidła po jednym. Dam mu, bo tu będzie mi teraz skakać. Zobaczymy, w sumie może... No. Samiec pamięta jeszcze. Od razu się wziął za jedzenie. No, po jednym dostaną, żeby nie za dużo. A te, które ten, a pozostałe, czyli tak, wszystkim trzeba dać jeszcze siano. A to nie wiem, czy zdążę na filmiku. No, Słoneczko też pamięta. Nie wiem, czy zdążę dać na filmiku te siano. Zależy, ile dostanie się czasu do nagrywania. Ta chyba nigdy nie dostawała ziemniaków. Jeszcze nie jesz? Jesz. Dobra, temu mieszańcowi. Ciekawe, czy zjedę, to ja mu dodam do karmidła lepiej. Zje to zje, nie zje to nie zje. No i już coraz bliżej jesteśmy 5000 subskrypcji. Bardzo mnie to cieszy. Tym damy dwa i też je dam do karmidła. Oczywiście te ziemniaki nie są solone. Zresztą nawet nie mogą być solone. A w ogóle tutaj z tego miotu zostały tylko 3 sztuki. No niestety. Choroba je wyeliminowała. Można tak powiedzieć. Dobra, no to idziemy dalej częstować króliki ziemniakami. Zaczniemy tutaj od dołu, od mieszańców. Belgom też nie będę dawał tych ziemniaków. Dam do krajów, bo one chyba nigdy nie dostawały. Na ziemię nie dodawać, żeby to, nie wiem, się nie zepsuły, czy coś takiego. Tu też. Zresztą chyba nawet pamiętają, o ile dobrze też pamiętam ja. Że dawałem potem chyba jeszcze same skórki. To chyba to jadły. Też do karmidła. To jest ten samiec z tatuażem. Tutaj ta czwórka daje sobie fajnie żyje. To są akurat żarłoki, więc im dam dwa kawałki. Być może zjedzą to. W sumie zjadają wszystko, co im dam. Ale no, zobaczymy. No i jeszcze tutaj tym... No już nie trójce, tylko dwójce, bo saniczka stąd została sprzedana. To im dam taki jeden większy. Słuchaj, tu mają, mają świeżą, słomę, a jednak dam do karmidła. Zresztą tam jeszcze mają zboże, to sobie to myślę, że zjedzą. Chociaż w sumie belgo mogę dać. Belgo mogę dać, ale podpalanym i nowozelandzki na pewno nie. Bo to jednak on je się boję najbardziej.
bo to jest jednak są najdroższe. I też był lekki ubytek w kurach. Jedna kura zdechła, ale ona to już od kilku dni już taka była, że no już ledwo chodziła i zniejadła. No więc no, się jej zdechło. Sączykowi oddam tu dwa mniejsze. Zje to zje, nie to nie. To się kury pode mną cieszyły. I samiczce. Jeden ten duży jeszcze tam został. O, dobra. Gdzie jest niecałe 6 minut dopiero. Tak więc tutaj jeszcze tym podplanem dam siana. Żeby ten film był, no nie wiem, że uduszy co, to nie? Dlatego ten dzisiejszy odcinek będzie na pewno troszeczkę też nudniejszy. No mówię, jak się uda, o ile się uda, no to jutro będzie filmik z ważenia królików. Ale to też dopiero się jak w późniejszych godzinach, bo muszę mieć jakiegoś pomocnika do tego. Bo sam, no to ciężko. Bo mam też taką trochę nietypową tą wagę. Bo ktoś będzie musiał tego królika trzymać. Samczykowi. Jak coś, to możecie też pisać jakieś pomysły. Bo dzisiaj jest chyba daily vlog 17. Nie, 16. Znaczy w sumie no, nie daily vlog, tylko filmik z daily. Odcinek. Jest dzisiaj 16. A pomysły mi się troszkę tak jakby skończyły. Nie, tak więc jeszcze raz piszcie wszystko oprócz oczywiście kur, bo z kur nie nagram, bo z kur po prostu te filmy są nudniejsze i generują o wiele słabsze wyświetlenia. To jest wszystko, tylko nie z kur. Widzę, że samiczka zajada. Samczyk też zaczął. Spoko. Dobra, to ja kończę ten filmik. No dzisiaj też troszeczkę pewnie taki nudniejszy, jak i krótszy jest, no ale trzeba nagrać, to trzeba. No to do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.